Posłuchaj fragmentów najciekawszych książek wydawnictwa Pruszyński Media. Wydawnictwo Pruszyński Media przedstawia Violetta Sawicka Klątwa Langerów Opowieść warmińska Tom pierwszy Czyta Anna Dereszowska O Warmio moja miła, Rodzinna ziemio ma, Tyś mnie do snu tuliła, Miłością pierś Madrga. Maria Paruszewska. Rozdział pierwszy. W zimową listopadową noc 1919 roku u młodych Langerów rodziło się pierwsze dziecko. Janowi aż cierpła skóra od jęków miłki, które dobiegały z sąsiedniej izby. Za dnia, żeby ich nie słyszeć, zajął się robotą w gospodarstwie. Nakarmił inwentarz, porąbał drwa na opał, wymłócił resztkę zboża, w którym więcej było plew niż ziarna. Martwił się, jak taka garstka wystarczy im na przeżycie do przyszłych żniw. Po skończonym obrządku pomodlił się przed domowym ołtarzykiem, gdzie wisiał obraz Matki Boskiej Gietrzwałckiej o ulgę dla ukochanej żony. Poczuł niechęć do dziecka, które przychodziło na świat, że tyle cierpienia sprawiało jego miłce. A niech by umarło, byle wreszcie wszystko się skończyło Sarknął pod nosem, wstawszy z klęczków Nigdy przez swoje 26 lat nie był świadkiem takiej męki A na wojnie widział niejedno Gdy komuś urwało rękę, nogę albo rozharatało brzuch Sam też dostał kulą po żebrach w bitwie pod Tannenbergiem Gdyż podobnie jak starszych braci wcielono go do niemieckiej armii jednak tamten ból zdawał się niczym w porównaniu z tym, jaki teraz dolatywał z drugiej strony sieni. Spojrzał na ciotkę Józefę, zwaną przez wszystkich Fynką, owdowiałą przed laty bliźniaczą siostrę swojej matki, która spokojnie smażyła przy kocherze plince. Przyszła do pomocy, kiedy rozniosło się po wsi, że miłka rodzi. – Jedz, Jasiu, gbur z ciebie młody, silny. To i zjeść dobrze musisz, powiedziała stawiając przed nim talerz chrupiących placków kartoflanych. Od frysztyku niczego w ustach nie miałeś. Nie jestem głodny i żaden ze mnie gbur, kiedy własnego gburstwa jeszcze nie mam, ciotko, mruknął. Bo cóż on posiadał, żeby się nazywać gospodarzem, jak inni? Wciąż mieszkał z żoną w drewnianej chałupie ojców. Gbórstwo też nie jego tylko ojca. Tyle dobrego, że dostali dla siebie osobną izbę. Jedną z dwóch, nie licząc kuchni znajdującej się w ich chacie. Swoją chałupę może zdoła postawić za kilka lat, jeśli Niemcy dadzą mu pozwolenie. Dopiero zbierał kamienie na fundamenty. A skąd reszta, skoro nie śmierdział groszem? Miłki bracia nawet w połowie nie spłacili jedynej siostry z ojcowizny, gdyż i u nich panowała bieda. Jan dorabiał gdzie mógł, żeby zarobić parę marek. Najczęściej w lesie przy ścince drzew, z wózce państwowego drewna albo na targu w Olsztynie, dokąd woził produkty, jeśli została im nadwyżka po tym, co musieli oddać w ramach obowiązkowych dostaw dla państwa miał smykałkę do ciesiłki, więc jeszcze przed wojną chodził pomagać sąsiadom, gdy ktoś w okolicy stawiał dom, lecz teraz i to się urwało, jako że większość klepała powojenną biedę. Ziemi też nie było za dużo do obrobienia. Po tym jak ojciec wydzielił kawałek gruntu starszej siostrze Jana, Zośce, gdy szła za mąż, z ojcowizny zostało niewiele ponad piętnaście morgów niezbyt żyznego pola. Użyźnić też nie było czym, gdyż brakowało nawozów, jak zresztą wszystkiego po wojnie. A kiedy podzieli resztę gospodarki między pozostałe dzieci, jego Jana, starszego brata Joachima i najmłodszą Waleśkę, ziemi do obrobienia dla każdego pozostanie jeszcze mniej. Nawet podatków nie będzie z czego płacić, już teraz na nie brakowało. Jan głowił się, skąd wziąć pieniądze, żeby zapewnić swojej rodzinie życie wolne od głodu, chłodu i nędzy. Trochę ratowała ich ciotka Fynka, której sześć morgów także pomagali z ojcem obrabiać. Janowi marzyło się, że odkupi od ciotki ziemię, kiedy już miłka dostanie ostatecznie to, co jej należne z ojcowizny. Za dziesięć lat może będę kburem. odrzekł po chwili. Kiedy chałupę postawię, swoją ziemię będę obrabiał. Gruntu dokupię i inwentarza. Wtedy nazwie mnie ciotka gospodarzem. Daj ci Boże, robotny jesteś zaradny, to i szczęście będzie ci sprzyjać. Matka chrzestna pogładziła go po głowie. A nie sprzedałaby nam ciotka tego kawałka pola za miedzą, kiedy już bracia spłacą miłkę. Spojrzał z nadzieją na kobiecinę. Pomagać będę ciotce we wszystkim jak dotąd. Toć do grobu niczego nie zabiorę. Trumna nie ma kieszeni i chrześniaka nie ukrzywdzę. Znów pogładziła go po głowie. Bliski mi jesteś jak syn. Twoja miłka też mi do serca przypadła. Pracowita, ludziom życzliwa i gospodaruje jak doświadczona gburka. A gada, ha, jakby z książek czytała. Matka jej wcześniej umarła, więc musiała się nauczyć gospodarowania, bo u nich w domu same chłopaki. A do czytania książek pan Samulowski ją zachęcił. Rzekł dumny z żony Jan, wspomniawszy przy tym nauczyciela i ludowego poetę z Gietrzwałdu, który cieszył się na warmi ogólnym szacunkiem. Samulowski za nic miał niemieckie szykany i niedługo potem, gdy Najświętsza Panienka objawiła się dzieciom w Gietrzwałdzie, otworzył w swoim domu pierwszą na Warmii polską księgarnię. W prezencie ślubnym podarował miłce ogniem i mieczem Sienkiewicza. Książka wraz ze strojnym warmińskim czepcem haftowanym złotą nicią, który miała po matce, stanowiły największe skarby miłki. Jak żywy stanął Janowi przed oczami tamten poniedziałek zeszłej jesieni, kiedy ożenił się z ukochaną dziewczyną. Starsi ludzie mówili, że miłość, przywiązanie i szacunek przychodzą po ślubie. U nich miłość zaczęła się w chwili, gdy pierwszy raz ujrzał pannę z ciemnymi warkoczami i oczami jak dwa bursztyny. Kiedy całą okolicą wybrali się na pielgrzymkę do Kiełrzyfaudu. Miłka miała wtedy 16 lat. Pomagała sprzedawać gazetę Olsztyńską, którą Samulowski także współtworzył. Jan trzy razy podchodził, żeby kupić gazetę i przy okazji napatrzeć się na śliczną dziewczynę w jasnej sukience. Nad wiek poważna, o rozumnym spojrzeniu i lekko zadartym nosku, zaczarowała go od pierwszego wejrzenia. Jesteś odważna, skoro nie boisz się sprzedawać polskiej gazety, zauważył, wskazując na plik pism, które trzymała w rękach. Skąd mu się to wzięło, że tak bezpośrednio zwrócił się do dopiero co poznanej panny, nie miał pojęcia. Żandarmi mogą cię zatrzymać. Nie boję się żandarmów. Poza tym moi bracia tu są, wskazała na trzech młodych osiłków przed kościołem, którzy przyglądali im się z daleka. Wystarczy, że i zawołam. Wnet przepędzą, kto mi nie miły. A ja ci jestem miły? Zapytał, przełknąwszy ślinę, bo raptem zaschło mu w gardle. Mniej od upału, a bardziej z wrażenia, jakie robiła na nim ta panna, nie chciał, żeby go przepędziła. Nie wiem nawet, jak ci na imię, kawalerze, odrzekła spokojnie. Janek. Jan Langer. A ciebie jak zwą? Dobro miła, uśmiechnęła się lekko. Nawet imię miała niezwykłe znał kaśki, baśki, Joanki, ale jeszcze żadnej dobromiły. To znaczy, że jesteś dobra i miła, rzucił lekko gapiąc się na nią jak sroka w gnat. Ojciec mówi, że uparta, wołają mnie miłka. Skąd jesteś? Z Bartonga, przyszliśmy tu na łosierę. Przed świtem wyszliśmy od nas prawie całą wioską, żeby do południa zdążyć do najświętszej panienki. Dużo ludzi przyszło dziś do nas na pielgrzymkę. Wskazała na Morze Narodu wokół kościoła oraz drzewa, gdzie ukazała się przed laty Matka Boska. Niekończący się pochód pątników sunął do cudownego źródełka, a jeszcze z zaokolicznych pagórków zmierzały ku Gietrzwałdowi następne gromady. Śpiewy pielgrzymów niosły się z każdej strony. Chyba z całej Warmii ściągnęli. Pewnie jesteś zmęczony drogą? Nie za bardzo. Skłamał, choć bolały go nogi od długiego marszu. Wpatrywał się w dziewczynę, jak zaczarowany. Naraz nie wiadomo skąd przyszło mu do głowy, że ta albo żadna, więc spytał bez ogródek: Mogę cię odwiedzić w następną niedzielę? Przecież ja cię wcale nie znam. obruszyła się nieznacznie, jednak w jej słowach było więcej przekory niż niechęci. Patrzyła na niego tak, że pocił się pod koszulą stracił rezon i najchętniej pocałowałby te różowe, lekko wydęte usta. Będzie okazja się poznać, odparł usiląc się na swobodny ton. To jak? nie Będą ci niemiłe moje odwiedziny? Jeśli mój ojciec nie będzie im przeciwny, to ja też nie. Powiedziała ciszej i zarumieniła się nieznacznie. Stary Kostrzewa, ojciec dziewczyny, z początku spoglądał na Jana krzywym okiem wolał dla swojej pupilki bogatszego kandydata na męża. Miłka była mądra i śliczna. Już dawno upatrzył sobie na zięcia syna zamożnego gospodarza z niedalekich Tomaryn, więc czasem napomykał córce o tamtym, lecz ona ani słyszeć nie chciała o innym, odkąd poznała tego Jaśka. Kostrzewa, jak na warmiaka przystało, był konserwatywny w poglądach i uważał, że to rodzice decydują o orzenku czy zamęściu, ale jedynej córce nieba by przychylił, tak ją miłował. Widząc wyraźną skłonność miłki do kawalera z Bartonga, ostatecznie machnął ręką na tradycję czy stan posiadania i zaczął życzliwiej przyglądać się kandydatowi na zięcia. Młody Langer pochodził z ubogiej, lecz porządnej warmińskiej rodziny. Ludzie dobrze o nim mówili, był pobożny, pracowity, zaradny. Do kufla za nadto nie zaglądał. Zawsze też przywiózł jakiegoś gościńca i w obyciu był grzeczny. Ostatecznie więc kostrzewa zgodził się oddać mu córkę i odprawiał swatów, jakich do niej słano. Jan prawie co niedzielę jeździł do dziewczyny. Wyruszał najczęściej wierzchem, ledwo zaczęło dnieć i gnał do na złamanie karku skrótem przez lasy, nie patrząc na zmęczenie. Cieszył się, że dziewczyna czeka na jego wizyty. Kiedy szedł na wielką wojnę, choć wcale nie było mu pilno bić się za Niemcy, lecz nie miał wyboru, byli już z miłką u posłowie. Nie płacz. Wrócę, mówił, ocierając łzy z jej oczu, gdy się żegnali przed jego odjazdem do koszar. Będę się o to modlić, Janku. A to dla ciebie. Zawiesiła mu wtedy naszej medalik z najświętszą panienką. Żeby cię strzegła i przeprowadziła z powrotem do mnie. W pierwszym roku wojny, gdy pod Gietrzwałd podeszli kozacy, niespodziewanie umarł stary kostrzewa. Miłka opłakała ojca, a cztery lata później, kiedy jej bracia się pożenili, Jan, wróciwszy szczęśliwie z wojny, poprowadził narzeczoną do ołtarza. Ślub wzięli w Gietrwałdzie, a po skromnym weselu zabrał żonę do rodzinnej chaty. Ktoś mu kiedyś powiedział, że jeśli kto sobie w niebie przeznaczony, nawet piekło temu nie przeszkodzi. Z nimi tak się właśnie stało. Spotkała ich miłość, jaka chyba się nie zdarza. Gdyby zapytali Jana, co kocha najbardziej, odrzekłby bez wahania, że miłkę, boga i rodzinną warmię, właśnie w takiej kolejności. Jeszcze nigdy nie był tak szczęśliwy jak teraz z żoną. Nie zamieniłby godziny życia z miłką na całe bogactwo świata. Z nią nawet piekło byłoby dla niego rajem, a bez niej niebo stałoby się piekłem. Naraz zimny dreszcz przebiegł mu po plecach, gdyż z sąsiedniej izby znów rozległ się przeciągły jęk, głośniejszy niż poprzednie. Czemu to tak długo trwa? Wbił wyczekujące oczy w ciotkę. Ona jeszcze nie rodziła. Cieniutka w sobie, to i ciężej idzie. Wyjaśniła mu fynka, poprawiając fartuch na granatowej sukience. Przy drugim i trzecim dziecku lżej będzie. Jedno wystarczy. Wzdrygnął się na samą myśl, że miłka drugi raz miałaby tak się męczyć. Komu Bóg sprzyja temu w dzieciach błogosławi? Agata, dobra, kuszerka, bądź spokojny. Tylko jak twoja już urodzi, żeby nogi z chaty nie wystawiała przez dwie niedziele, póki do wywodu nie pójdzie. Dopiero kiedy w kościele ze świecą przed księdzem klęknie i oczyszczenie dla młodej matki otrzyma, dziecko można będzie ochrzcić. Wiem, ciotko. Odrzekł, nawet się nie dziwiąc, owemu zwyczajowi, którego niczym racjonalnym nie potrafił wytłumaczyć, prócz odwiecznej warmińskiej tradycji. Sam ją zawiozę do kościoła, kiedy przyjdzie pora. Dobrze, a teraz jedz, synku, bo ci wystygnie. Zjadł kilka placków, żeby nie obrazić matki chrzestnej i podziękował za wieczerze. Fynka postawiła na stół flaszkę czerwonego wina. Z moich jonków zakomunikowała, przysiadł już obok Jana na szlumbanku. Przesunął się, żeby zrobić więcej miejsca na drewnianej kozetce. Wino z czerwonych porzeczek, jakie robiła ciotka, nie miało sobie równego w całej okolicy. Teraz mamy pić? spytał zdziwiony. Czasem wypił kufel piwa, gdyż lepszego niż na Warmii nigdzie nie robiono, a przynajmniej Jan o tym nie słyszał. Ale prócz piwa niespecjalnie ciągnęło go do mocniejszych trunków. Wypijemy, jak przyjdzie pora, a ty chciałbyś szurka czy dziewuszkę? Fenka celowo wciągała chrześniaka w rozmowę, żeby odwrócić jego uwagę od ciągłego nasłuchiwania. Jeszcze nie widziała, żeby jakiś chłop tak się przejmował rodzącą babą. Jej samej Bóg nie pobłogosławił w dzieciach, więc przychówek siostry traktowała jak własne. Obojętne, byleby wreszcie szczęśliwie urodziła. Niedługo urodzi. Ciotka zajęła się myciem statków, Jan zaś sięgnął po gazetę olsztyńską. Zwiększył płomień w lampie naftowej i próbował skupić się na czytaniu, ale wciąż cały w nerwach nasłuchiwał, co się działo w sąsiedniej izbie. Ciekawego, co piszą? Odezwała się po chwili Fynka, wycierając mokre ręce w fartuch. O plebiscycie! Tym co latem będzie. Zamyśliła się, a potem zapytała o coś, o czym wszyscy gadali, a czego tak dokładnie nie rozumiała. Ty więcej w świecie obyt, Jaśku, kształcony jesteś, na polityce się rozumiesz, powiedz mi, ten plebistyt to co tak naprawdę jest? Zagadnęła chrześniaka. Takie głosowanie zaczął wyjaśniać. Po wojnie Polska już nie podległa. Ale nam tu każą wybierać, czy chcemy należeć do Polski czy do Prus, czyli tak naprawdę do Niemców. Tyle to ja wiem, ale pod kim lepiej żyć nam tu będzie, dociekała patrząc na nią w napięciu. No bo i bez tego głosowania my przecież tutejsi. Gadka nasza warmińska, tradycja nasza i ziemia. Święta Warmia ją nazywają. Matka Boska w Gietrzwałdzie też po naszemu mówiła, kiedy się dziadkom ukazała. Ksiądz proboszcz kazania głosi i po naszemu, i po niemiecku. Ni polskim, ni niemieckim warmiakom wstrętów nie czyni. A w zgodzie nakazuje żyć, więc po cóż mamy jeszcze wybierać, kiedy my u siebie? Chodzi o to, że Niemcy dłużej nami nie rządzili, żeby nasze dzieci mogły się uczyć w szkole po polsku, a nie po niemiecku. Tłumaczył. Temat plebiscytu najmniej go w tej chwili obchodził, chociaż razem z Miłką bardzo optowali za Polską. Może to i racja. Choć z drugiej strony jaki ten Niemiec jest, to jest ale widziałam tych Polaków, co jeszcze przed wojną przyjeżdżali do nas z Galicji na zarobek. A, biedne te ludzie nędzne, że strach. U nas teraz też nie lekko, wiadomo jak to po wojnie. Jeszcze na wsi człowiek się skromnie wyżywi, bo w mieście to nawet chleb na kartki i ludzie głodują, ale takiej biedy jak w Polsce nie ma. Pod butem niemieckim ciągle siedzimy, a Polska od roku wolna, odrzekł zdecydowanie. Tylko czy tak gospodarna? zapytała ciotka, przechyliwszy się ku niemu. Za tę niemiecką gospodarność płacimy duszeni podatkami i karmieni pogardą. o to i druga prawda. Ale odszkodowania za wojnę rząd dał każdemu gburowi, który był stratny, kiedy front tu przechodził. Twemu ojcu nawet za ukradziony bat zwrócili. Za odbudowę gospodarek, jeśli która zagroda zniszczona, też płacili. Patrz, ile Zośki stach wyciągnął. Przez oszustwo się nachapał. Burknął Jan, wspomniawszy szwagra, którego nie lubił. O, jego grzech! wzruszyła ramionami i ciągnęła. A tym, co z wojny kalekami powracali, renty i zapomogi państwo co miesiąc daje. Za Polski, jak tu nastanie, też taki pieniądz ludziska dostaną? Pewnie, że dostaną. przyznał otwarcie, dodając w duchu, że teraz Polska więcej zajęta bolszewicką zawieruchą niż plebiscytem. Gdyby go zrobili od razu po wojnie, kiedy przegrane Niemcy lizały rany, nastawienie ludzi byłoby inne niż dziś. I bez wątpliwości, ciotki wiedział, że dużo polskich warmiaków ma podobne obawy. Taki sam widzisz, może lepszy ten gospodarz, po którym wiesz, czego się spodziewać, niż taki całkiem nam nieznany, jak ta Polska, odparła niemal czytając w jego myślach. Bóg jeden wie, ile z niej zostanie, kiedy bolszewicka zaraza zaczyna ją toczyć Piłsudski może pokonać bolszewików, a i plebiscyt jeszcze dla nas nie stracony. Polski rząd łatwo nie odstąpi ziemi, gdzie żyją Polacy A Niemcy też tę ziemię za swoją mają, a one silniejsze i pieniądz u nich większy, żeby naród przeciągać na swoją stronę a po plebiscycie dobrobyt tu obiecują. Po mojemu, dużo naszych da głos za nimi. Jeśli nie z przekupstwa czy kalkulacji, to ze strachu. Już ich nie bandy w okolicy grasują, żeby zastraszać tych, co są za Polską. Ech, a najgorszy to ten rejter z Jondorfa, mówiła niezważając na widoczną niechęć Jana do tego tematu. Bandzior w wódką częstuje i ponoć marki im płaci, żeby więcej naszych ludzi bili. Na wspomnienie sąsiada Jana ogarnęła złość. Kurt Reiter był najbogatszym gospodarzem w okolicy, junkrem i pyszałkowatym niemcem. Miał prawie dwieście morgów ziemi, parobków, służbę domową i nieledwie dwór z folwarkiem na kolonii Jondorfu a wszystko nietknięte przez wojnę. Nie bratał się z biedniejszymi od siebie i patrzył na nich z góry, a szczególnie na Polaków zupełnie inaczej niż dziad Kurta, stary Reiter. Ten choć był Niemcem, szanował każdego, kto żył uczciwie i pobożnie, tak samo Polaków, jak i swoich. Odsprzedał nawet kawałek gruntu dziadowi Jana, a i spłaty nie żądał od razu, tylko rozłożył na trzydzieści lat. Dzięki temu zyskali kawał pola, który dawno już spłacili. Nawet ojciec kurta był bardziej ludzki. W kogo się wrodził jego syn, że taki wredny, chyba jeden pan Bóg tylko wie, stwierdził w duchu Jan. Prędzej czy później zapłaci za swoje łajdactwo, burknął pod nosem. Zapłaci, nie zapłaci, a swego lepiej pilnować, podsumowała ciotka, wstając z miejsca. Gadają, że tym, co za Polską zagłosują, Niemce gospodarki będą odbierać, a ziemia to nasza żywicielka. Z Bogiem żyć i ziemię utrzymać to ważniejsze niż jaką pieczęcią urzędniki będą dokumenty stemplować, polską czy pruską. Grunt, żeby na Warmii po dawnemu wszystko się zostało. Nie miał teraz głowy, żeby wdawać się w polityczne spory, więc milczał. Ciotka poszła do miłki zanieść czyste płótna przed wyjściem, poleciwszy mu dorzucić do pieca, co też uczynił. Potem wziął lampę i obszedł podwórze, by sprawdzić, czy nie zasadziły się gdzieś w pobliżu niemieckie bojówki, gotowe obrzucić kamieniami okna albo puścić chałupę z dymem. Lecz prócz szumu wiatru i skrzypienia żurawia przy studni nic niepokojącego nie usłyszał ani nie dojrzał przez nieprzebraną noc. Przez kolejne godziny nie mógł zmrużyć oka. Zrywał się na każde skrzypnięcie drzwi, kiedy matka czy ciotka wychodziły do kuchni po gorącą wodę. Ojca w domu nie było. Za dnia poszedł do Zośki, która mieszkała na drugim końcu wsi, pomagać przy sprawianiu prosiaka i zabrał ze sobą waleśkę. Jan snuł się po chałupie, czekając w napięciu na koniec porodu. Wreszcie, gdzieś około czwartej nad ranem, z izby, gdzie działo się coś, do czego go nie dopuszczano, doleciał inny odgłos niż te, które dotąd słyszał. Jakieś miałknięcie. W pierwszej chwili pomyślał, że kot się tam zakradł i miałknął. Gdy naraz dobiegło stamtąd: Jest! Od razu rzucił się do drzwi, żeby wejść do środka, ale akurat wychodziła z izby matka i zastąpiła mu drogę. Tylko przez mgnienie zobaczył na łóżku żonę i pościel całą w krwi. Na podłodze leżała sterta zakrwawionych płócien Zrobiło mu się słabo Nie wchodź tam Regina Langer, zwana przez wszystkich Zinką Zmęczona, mizerna, z podkrążonymi oczami zagrodziła sobą wejście do izby Żeby nie wpuścić syna do środka Nie dla ciebie takie widoki Córkę masz Matka wypchnęła go do kuchni i zamknęła za sobą drzwi zdjęła z włosów chustkę i zakrwawiony biały fartuch, a potem z przyciężkim stęknięciem klapnęła na zydlu przy piecu. Ośmioro urodziłam, ale żadnego, tak ciężko! mówiła wachlując się chustką. Odkąd straciła dwóch starszych synów, jeden poległ na wojnie, drugi zmarł od hiszpanki, a wcześniej pochowała dwie nastoletnie córki. Zinka zaczęła widocznie nie domagać. Wychudła, zgarbiła się, znacznie postarzała. Oczy miała jakieś mętne, a włosy posiwiałe do białości. Dziecko też słabe. Zaraz je zobaczysz, a RK tylko oporządzi. Paldiabli dziecko, pomyślał. Głośno zaś spytał. A Miłka? Co z nią? Tyle krwi straciła. Boże wszechmogący. Przeżegnał się, mówiąc te słowa. Młoda jest, rychło dojdzie do siebie. Ale do dziecka chyba trzeba będzie rano prosić księdza, żeby wcześniej ochrzcił. Wolała nie kończyć, że dziecina się poddusiła i nie wiadomo, co z nią będzie do rana. Ta śmierć wisiała nad nimi od dawna. Z ósemki dzieci zince została czwórka. Najstarsza z córek, Zochna, dawno była zamężna. Najmłodszej, Waleśce, poszedł siedemnasty rok i tylko patrzeć, kiedy zaczną słać do niej swatów. Średni syn Joachim od razu gdy skończyła się wojna pojechał na Kresy gdzie spędził parę miesięcy. Dom rodzinny odwiedził na krótko z końcem tegorocznej zimy i znów gdzieś przepadł zaraz po Wielkanocy. Napisał tylko list że wróci gdy sprawy ułoży. Jakie tego Zinka nie wiedziała. Czuła jednak że Joachima trapi wielka zgryzota. Jeszcze nie miała od niego wieści i bardzo czekała, kiedy wreszcie syn osiądzie na ojcowiźnie, która według starszeństwa była należna jemu. Niechby choć młodszemu mu dobrze się wiodło, z czułością spojrzała na Jana. Postawny, silny jak dąb, niebieskooki, włosy miał mocne, złote jak dojrzałe kłosy żyta, twarz gładką, smagłą i nade wszystko dobre serce. Nie jedna panna w okolicy wodziła za nim oczami. Ale na żadną nie spojrzał, odkąd spotkał Miłkę. Przyjemnie było patrzeć na tych dwoje, że tak się kochali. Zinka cieszyła się szczęściem syna i synowej. Z izby wyszła stara kuszerka z zawiniątkiem na rękach. Możesz zobaczyć dziecinę, powiedziała, podsuwając Janowi dziecko w beciku. Obrzucił córkę krótkim spojrzeniem. Malusia wątła, kerlawa, sina. Ledwo co duch się w niej tlił. Nie płakała, oczy miała otwarte, patrzyła tak jakoś poważnie. Nie poczuł nic z tego, co chyba powinien był poczuć w takiej chwili ojciec. Ani dumy, ani radości, ani też strachu, że dziecko może nie przeżyć. A przecież cieszył się, gdy miłka powiedziała, że jest przy nadziei. Więc czemuż teraz to małe jest mu tak obojętne? Sam się sobie dziwił. Twoja teraz odpoczywa, ale mocno krwawi, mówiła akuszerka. Potrzeba jej ziół, które Augusta daje kobietom. Zaprzęgaj w Janie, i jedź po Augustę. We dwie lepiej się sprawimy przy położnicy. Nie zwlekając, ruszył do sieni po korzuch. W progu cofnął się i spojrzał na matkę, zmęczona siedziała na zydelku przy piecu, oczy miała zamknięte. Podszedł do niej, ucałował ręce i rzekł miękko, Bóg wam zapłać za pomoc. Połóżcie się, wam też trzeba wypocząć. Całą noc nie spaliście? Nie na matuli wiek, taka mordęga. W grobie się należy, odrzekła gładząc syna po głowie. Jedź z Bogiem, Jaśku, i rychło wracaj. Zaprzągł do furmanki siwka jedynego konia, jakiego mieli, i zaczepił o żerdzie lampy, żeby oświetlały drogę w panującej ciemnicy. Na wszelki wypadek wziął ze sobą coś do obrony, w razie gdyby napadła go niemiecka banda. Przejechał przez uśpioną jeszcze wioskę odprowadzany ujadaniem psów w zagrodach, wzmógł się wiatr, zaczął zacinać deszcz. Przeżegnał się przed kościołem, po czym skręcił furmankę ku łynie. Augusta mieszkała na pustkowiu kilka wiorst za Bartągiem. Kawałek drogi przejechał wzdłuż rzeki, potem należało skręcić w gęsty las. Naraz wydało mu się, że słyszy jakiś płacz dochodzący z przybrzeżnych mokradeł, tam gdzie łyna porobiła spore rozlewiska. Nie zważając na to, popędził konia w ciemny, gęsty bór. Rozdział drugi. Było jeszcze ciemno, gdy dojechał do celu. Samotne domostwo zielarki z dwóch stron otaczał las, z jednej jezioro. Na tym odludziu, choć za dnia wyjątkowo urodziwym, Augusta żyła niczym pustelnica. Mówili o niej, że potrafi przewidzieć przyszłość i rzucić urok na kogoś, kto jej zaszedł za skórę. Jan nie należał do przesądnych, bardziej wierzył w medycynie niż zielarkom, ale doktora w okolicy nie było, a zioła Augusty niejednemu pomogły w chorobie, więc chciał czym prędzej sprowadzić kobietę do żony. Zielarka stała na progu, gdy wjechała na podwórze, jakby go oczekiwała. W ręku trzymała kaganek. Wysoka, chuda, prosta jak struna. Była w trudnym do określenia wieku, ale chyba poszedł jej piąty krzyżyk. Miała cięty język i szorstkie usposobienie. Po niemiecku mówiła równie dobrze, jak po polsku. Ponoć znała też łacinę i francuski. Ludzie niewiele o niej wiedzieli, a sama o sobie nic nie mówiła, choć o innych wiedziała dużo. Nigdy też nikogo nie zaprosiła do swojej chałupy, jakby trzymała tam największe skarby, albo nie chciała pokazać ubóstwa tak czy siak stanowiła osobliwość i tajemnicę. Przyszła tu nie wiadomo skąd, kiedy Jan był jeszcze dzieckiem zamieszkała w chacie poprzedniej zielarki, a po jej śmierci przejęła skromny dobytek tamtej. Odkąd Jan sięgał pamięcią, Augusta zawsze miała na sobie czarny ubiór, jakby nosiła po kimś wieczną żałobę. Była starą panną, a takie nie cieszyły się poważaniem w okolicy. Augusta stanowiła wyjątek. Z powodu nadprzyrodzonych zdolności, jakie jej przypisywano, i znacznej szorstkości w obyciu, ludzie trochę się jej bali. Nawet psy rzadko na nią szczekały, kiedy energicznym krokiem szła przez wieś, zamiatając kurz długą spódnicą. O Auguście wiedziano jednak, że nigdy nikomu nie odmówiła pomocy. Langer, jak cię Agata przysłała, to pewnie twoja już urodziła, powiedziała na powitanie. Głos miała ostry, podobnie jak rysy twarzy, na której wciąż widać było dawną urodę. Pochwalony, Augusto, zdjął przed kobietą czapkę. Z godzina będzie jak urodziła, tylko jeszcze krwawi mocno. Przejechałem prosić, żebyście temu zaradzili. Zaczekaj, wezmę co trzeba. Nie minęło pięć minut, kiedy wyszła ubrana w męski szynel. Na głowie zamiast chusty miała baranią czapę, a w ręku trzymała stary wojskowy chlebak. Nie mówiąc ni słowa, zwinnie wsiadła na wóz i ruszyli do langerowej chałupy. Noc się zaczęła powoli przecierać i ciemność nabierała kształtów. Przejeżdżali przez most, gdy Jan znów usłyszał, ni to miałczenie, ni płacz, Augusta też je usłyszała. Stań, poleciła, chwyciwszy go za rękę. Ciemne, mocne brwi miała ściągnięte, na jej twarzy malowało się skupienie. Słyszałeś? Kłobuk się w kota zamienił i tak zwodzi, obrócił sprawę w żart. Dawno nie wierzył w gusła, demony i kłobuki, których postać miał przebierać diabeł. Będąc. Pędrakiem z zapartym tchem słuchał opowieści o tym, że w deszczową noc kłobuk pojawiał się jako czarny kot, kura albo wrona, a człowiek, który przygarnął diabelskiego pachołka, stawał się bogaty, gdyż ten wykradał ludziom pieniądze lub zboże i przynosił swemu gospodarzowi. – Nie wiesz mnie za głupią, która wierzy w kłobuki – ucięła szorstko. – Musimy zobaczyć, co tak jęczy. – Ale moja żona… Próbował protestować, lecz Augusta miała to za nic. Tam jestem mniej potrzebna. Światło bierz, i szukaj. Póki dobra, rozkazała. Po czym chwyciwszy jedną z lamp, zeskoczyła z wozu. Ratnie rat zszedł z furmanki, wziął drugą lampę i ruszył ku łynie. Brzeg w tym miejscu był grząski, szeroki, porosły kępami suchych traw oraz haszczami. Augusta rozgarniała kępy wysokich badyli, patrzyła w dół obojętna na wiatr i coraz większy deszcz. Jan brodził nieopodal po cholewki w podmokłym gruncie. Zły, że niepotrzebnie tylko tracą czas, ale nie śmiał się sprzeciwić kobiecie. Rozglądał się za głupim kotem chodząc niemal z nosem przy ziemi. Wtem dostrzegł dziecięcą rękawiczkę, wystającą spod przewróconej na brzegu łódki. Coś go tknęło, więc odwrócił starą krypę. Leżał pod nią zwinięty w kłębek może sześcioletni chłopiec. Ciepło i porządnie ubrany, lecz mimo to trząsł się z zimna. Przyciskał do siebie nieduży worek. — Tutaj! — zawołał Jan na chorkę. Przykucnął przy pędraku, którego nie za bardzo kojarzył. — Co tu robisz? — spytał, oświetlając latarnią wystraszoną twarz małego piegusa. Chłopiec usiadł, otarł rękawem kapoty łzy z policzków, rozmazał gilę z nosa, ale milczał, wystraszony. Nie mowa jesteś? Trochę zbyt szorstko Jan ponowił pytanie, ale tracił tylko czas przez tego znalazka. Mały patrzył na niego z podełuba wielkimi ślepiami. Jak się nazywasz? Zgubiłeś się komuś, czy zabłądziłeś? Uparciuch wciąż milczał, dopiero Augusta, gdy do nich podeszła, od razu go rozpoznała. — Dzieciak rajterów. Rajterów? powtórzył zdziwiony Jan. Przecież do nich sp stąd spory kawałek. Co robisz tak daleko od domu? I to po nocy? Zwrócił się po niemiecku do chłopca. Czekam odburknął. Starał się grać chojraka, choć widać było, że się bał. Na co? Dopytał się Jan zirytowany niepotrzebną zwłoką i opryskliwą odpowiedzią smarkacza. Aż będzie jasno, wtedy pójdę do domu. No to czekaj dalej, idziemy, Augusto. Jan zawrócił na pięcie, lecz kobieta schwyciła go za rękaw i poleciła. Musimy go zabrać do twojej chałupy, żeby się ogrzał, inaczej dostanie zapalenia płuc. Kożuch daj, bo dzieciak zamarznie. <słuch> Jeszcze czego? Miał na końcu języka, zirytowany, że akurat musiał się właśnie teraz napatoczyć dzieciak rajterów. Pohamował się jednak, żeby nie tracić czasu na spory. Zdjął z siebie ciepłe okrycie, jednocześnie nakazując małemu, wstawaj, pojedziesz z nami. Nie mogę, zaczął dzieciak, czym jeszcze bardziej rozzłościł Jana. Nie wymądrzaj się, tylko wstawaj, ofuknął uparciucha, nim tamten raczył łaskawie wstać. Narzucił piegusowi baranicę na plecy chłopiec prawie się w niej utopił. Długie poły korzucha szorowały po błocie, gdy chwilę później, ciągając nosem, malec truchtał obok. Wyglądał jak siedem nieszczęść. Jeszcze przez ciebie dobry korzuch zmarnuje, mruknął Jan. Wziął dzieciaka pod pachę i zaniósł go do furmanki. Poranny ziąb przenikał do szpiku kości. Gruby sweter Jana, wydziergany przez miłkę, prędko nasiąkał wilgocią. Zimny wiatr przenikał przez splot dzieniny. Mały też dzwonił zębami. Augusta poprawiła chłopcu futrzany kołnierz. Z Jana trochę zeszła złość, gdy patrzył na wystraszone i zziębnięte dziecko. Zrobiło mu się żal biedaka, więc spytał życzliwie jej, siadając na furmankę. – Jak się nazywasz? – Franc. Co robiłeś w nocy pod łódką? Dopytał się szarpiąc lejcami: Pewnie cię szukają. Nie szukają, odrzekł chłopiec i odwróciwszy głowę w bok zamilkł. W zamian odezwała się Augusta. Coś mi się widzi, że rajter specjalnie go tu zostawił na noc. Po co? zdumiał się Jan. Wszystkich synów od małego tak szkolił. Na noc w lesie zostawiał i kazał samym przyjść do domu. A jak któryś na czas nie wrócił, to skórę mu złoił i jeść nie dawał cały dzień, a potem znów wywoził. O nich czterech chłopaków, ten najmłodszy. Czego się spodziewać po niemcu? Jan wzruszył ramionami. Do kiedy miałeś wrócić do domu? Zwrócił się do chłopca. Do śniadania, chlipnął Franc. Zdążysz, zagrzejesz się u nas, zjesz i pójdziesz. Odrzekł i więcej się tym nie zajmował. Noc zaczęła się przecierać. Nad ścierniskami krążyły stada wron. Ich krakanie niosło się po całej wiosce i napełniało przestrzeń czymś złowieszczem. W obejściach ujadały psy i skrzypiały wrota krówni, gdyż kobiety powstawały już do dojenia. Za długą wioską z chałupami postawionymi po obu stronach drogi, Jan skierował furmankę między pobielone szoronem pagórki. Stała między nimi samotna drewniana chałupa o niebieskich okiennicach. Znajdowała się w miejscu, gdzie było wszystko, co potrzebne do życia. Las, rybna rzeka i staw. Jezioro też mieli prawie za płotem. Zrobiło mu się cieplej na sercu, gdy ujrzał z daleka światło w oknach i dym unoszący się z komina. Przy obejściu rósł samotny stuletni klon, rozłożysty, ogromny, pysznił się dumnie, niczym jakiś król. Pewnie przez tego znalazka na wozie Janowi przyszły na myśl własne szczenięce lata, kiedy z braćmi wdrapywali się na to drzewo i robili zawody, który wyżej wlezie. On zwykle wygrywał. Uśmiechnął się na to wspomnienie, przeżegnał przed przydrożnym krzyżem i pośpieszył konia. Okutana w ciepłe chusty zinka akurat wychodziła od krów, gdy wjechał na podwórze. W ręku trzymała ceber pełen mleka. Jak miłka? rzucił lejce i podskoczył do matki, żeby odebrać ciężar. Bogu, dzięki, lepiej. Z dzieciną też. Dopiero co podjadła i teraz śpi. Pochwalony, Augusto. Przywitała się z zielarką. Chodźcie do chaty. Siostra już poszła do siebie krowę wydoić, ale akuszerka została. Czyje to dziecko? Spytała zdziwiona dopiero teraz, widząc gramolącego się na wozie chłopca, który przebudził się z krótkiego snu. Sen wam powie, odrzekła tamta, ruszając do chaty. Wody zagotujcie, będę potrzebowała. Chłopca nakarmcie, jeśli możecie. Bogu dziękować, chleba jeszcze u nas nie brakuje. – odrzekła Zinka, przepuszczając przed sobą zielarkę. Augusta od razu zajęła się miłką. Jan przebrał się w chacie w suche ubranie, opowiadając, jak znaleźli chłopaka. – Co za nieludzki człowiek z tego rajtera, żeby zostawiać w nocy dzieciaka na pastwę losu! – sarkała oburzona Zinka. Zdjęła z Franca mokrą odzież, włożyła mu ciepły kaftan Jana, nalała mleka i posmarowała smalcem grubą upajdę żytniego chleba. Jedz, biedaku, mówiła, gładząc rudawe włosy dziecka. Mały nie mówił po polsku, ale trochę rozumiał, więc od razu zabrał się do jedzenia i łapczywie odgryzał spore kęsy chleba, siorbiąc przy tym mleko. Janowi także zaburczało w brzuchu. Śniadanie zjadał z niemniejszym apetytem od chłopca, uspokojony, że z żoną lepiej. Od czasu do czasu zerkał na znalazka. Ten zaś zjadł chleb do ostatniego okruszka, podziękował i usiadłszy na zydlu przy piecu, gdzie suszyło się ubranie, z ciekawością spoglądał na dzieciątko śpiące obok w kołysce. Jan też podszedł, by przyjrzeć się córce. Wydała mu się bardziej krucha od porcelany. Ostrożnie naznaczył palcem krzyżyk na czółku dziewczynki. Nigdy w życiu nie dotykał czegoś tak delikatnego. Niespodziewanie Franz też chwycił w rękę maleńką piąstkę dziecka. Nie rusz, zrobisz jej krzywdę. Jan upomniał po niemiecku chłopca Nie zrobię. Skupieni na noworodku, nie spostrzegli, że Augusta prawie bezszelestnie wyszła z izby i przyglądała im się w milczeniu. Naraz stało się coś, czego już dawno nie doświadczyła. Oto nawiedziła ją. wizja. Wbrew temu, co mówili ludzie, Nadprzyrodzona zdolność jasnowidzenia objawiła jej się ledwo raz w młodości i spełniło się wszystko, co wówczas ujrzała. Później, na wiele lat, moce, których sama do końca nie rozumiała, odeszły. Aż to teraz. Jakaś niewidzialna zasłona w jej głowie rozdarła się na dwoje. Ujrzała gruby sznur którego jeden koniec ginął w ciemnościach, a drugi w oślepiającym blasku, jakby życie i śmierć, albo światło i mrok grały w przeciąganie liny. Dwoje ludzi czepiało się jej krańców. Szarpał nimi taki huragan, że z ledwością zdołali utrzymać końce. Wokół wznosiły się płomienie ognia, nad nimi błyskawice rozdzierały niebo, pod nimi szalało wzburzone morze. Wisieli nad nim, jak nad przepaścią, chlastani wysokimi falami żywiołu. Nagle fale przybrały kolor purpury. Unosił się nad nimi czarny dym, jakby naraz zapłonął cały świat. Kim byli ci ludzie? Próbowała wejrzeć w ich twarze. Lecz co się jej w tym przeszkadzało? Raptem może ucichło. I w oka mgnieniu pokryło się ludzkimi trupami, nim wszystko pochłonął nieprzebrany mrok, po czym zapadła martwa cisza. Augusta poczuła gwałtowny ucisk w sercu, i niespodziewanie zabrakło jej sił. Klapnęła na twardą ławę, dysząc ciężko. Mara. To tylko Mara. Odpychała od siebie upiorne wizje. Odeszły tak samo nagle, jak się pojawiły. Co wam, Augusto? Osłabliście? Blada bardzo jesteście. spytał zaniepokojony Jan, przyglądając się kobiecie. Nalał do kubka wody i podał zielarce. Wypiła duszkiem, odsapnęła. Nic, nic. machnęła przed sobą ręką i żeby skierować uwagę mężczyznę na coś innego, rzekła: — Twoja zasnęła, będzie dobrze. Snu i teraz dużo trzeba. Odwieź mnie do chaty. Chłopaka podrzucimy do gościńca na Jondorf. — Wypijcie choć kawę i chleba ze smalcem skosztujcie, wczoraj pieczony. Zinka postawiła na stole kubek zbożowej kawy, kawałek chleba, garczek ze smalcem i talerzyk. Jeden z bochnów włożyła do wiklinowego kosza, dodała butelkę wina, które przyniosła fynka, a także swoje konfitury ze śliwek, trochę jajek i słoninkę. Gościniec dla was, Augusto, za waszą pomoc. Bóg zapłać, odrzekła, popijając dużymi łykami kawę. Dziecinę tylko obejrzę i możemy jechać. Naraz z podwórka doleciało ujadanie psa, któremu towarzyszyło skrzypienie bryczki. Jan wyjrzał przez okno. Jeszcze jego tu brakowało, mruknął ujrzawszy w szarzyźnie poranka Reitera pod nastawioną budą dwukonnego wozu. Spojrzał na franca, który wciąż wpatrywał się w noworodka i polecił po niemiecku. Zbieraj się, twój ojciec przyjechał. Chłopiec od razu poderwał się z miejsca, chwycił niedoschłe jeszcze ubranie i prędko wciągnął je na siebie. Jan wyszedł na podwórze, by powitać nieproszonego gościa. Uprowadziłeś mi syna, Langer. Odpowiesz za to przed sądem, zagroził na dzień dobry rozjuszony rajter, postawny mężczyzna o groźnym spojrzeniu, nawet nie zsiadając z bryczki. Po jego ubiorze, płaszczu podbitym futrem, kapeluszu i wysokich glancowanych butach z solidnej skóry znać było za możność. Twojego syna znalazłem w nocy zmarzniętego pod łódką. Odrzekł po niemiecku Jan. Celowo mówił tamtemu na ty, choć Reiter był od niego starszy o jakieś piętnaście lat. I sądem mnie nie strasz, bo to ja ciebie mogę postawić przed sąd, że zostawiłeś dzieciaka samego w lesie. Masz mnie za głupiego, który dziecko zostawia? Byłem w pobliżu, żeby mieć go na oku. Jak sobie poradzi? Widziałem, jak go zabrałeś. To czemu od razu, żeś się nie pokazał, co? Nie będę się spowiadał przed takim gołowąsem jak ty. Reiter też podniósł głos. To, że w lesie celowo nie zareagował w porę, zachował dla siebie. Umyślił sobie, że od razu ściągnie do tego Polaczka, żandarma Bluma, żeby rozdmuchać sprawę. Nim tu przybył, pojechał na posterunek w Jondorfie, ale tylko pocałował klamkę. Pewnie Blum, jak zwykle, zapił po służbie i spał, jak zabity. Trochę zły na nieudany podstęp przyjechał po syna sam. Zawołał nań donośnie: Franc, długo jeszcze będę czekać? Chłopiec od razu wybiegł z chaty. Na jego twarzy znać było przestrach, zanim wyszły augusta za kuszerką. Podwieziesz nas, Reiter – zarządziła po niemiecku zielarka, pakując się bez zaproszenia do bryczki. Agata wcisnęła się obok. I nie strasz uczciwych ludzi sądem, bo ja ciebie postraszę. Spać z trudą nie będziecie, jak powiem, co właśnie ujrzałam. Reiter był dość zabobonny. Choć głośno się do tego nie przyznawał, wierzył w znaki, moce nadprzyrodzone i tak jak większość ludzi w okolicy, trochę obawiał się Augusty i tego, co o niej mówiono. Nie chciał jednak niczego po sobie pokazać, zwłaszcza przy tym Polaczku Miernocie, więc zagadnął z pozoru obojętnie, uśmiechnąwszy się przy tym krzywo... No cóż tam takiego ujrzeliście, że spać nie będziemy mogli, he? Zamierzała trochę nastraszyć krzykacza, żeby spuścił stonu, więc choć niedawne widzenie nie dawało jej spokoju, zełgała na poczekaniu. Złe duchy krążą nad twoim domem, Reiter. Wyczuwam je, odkąd twój chłopak z nami jechał. Do niego nie mają łatwego dostępu, choć wniknąć weń mocno próbują. Ale w nim drzemie jasna siła, która złego nie dopuszcza. Dlatego strzeż go dobrze i hołub, bo on jeden może ciemne moce odegnać, jeśli światło w sobie prędzej rozbudzi, nim mrok zdąży je zgasić. Inaczej czeka was marny los. Kurt Reiter roześmiał się trochę sztucznie. <słuch> Co to za dziecinna przepowiednia, Augusto? Żeby mój los zależał od takiego smarkacza? Zbagatelizował sprawę, choć słowa zielarki wywarły na nim pewne wrażenie. Mów co chcesz, ja swoje wiem, odrzekła pewnym tonem Augusta. Jeszcze wspomnisz moje słowa. Dobrze już, dobrze, burknął, żeby już nie słuchać bajdurzenia kobiety. Zawiozę was, a z tobą się policzę, jasna siło. Szepnął wystraszonego Franca w potylicę, strzelił z bata i zawrócił, skąd przyjechał, nie obrzuciwszy Jana spojrzeniem. A cóż to za diabeł z tego rajtera? Powiedziała Zinka, stając obok syna. W imię ojca i syna. Jeszcze naprawdę żandarma naśle i przed sąd cię postawi. Niech tylko spróbuje. Gadasz, jakbyś go nie znał. Na umyślnie tak wszystko obróci, władzę przekupi, żeby jego racja była. Niemcu i takiemu bogaczowi prędzej sąd wierzy niż tobie. Za kratki, pójdziesz, mój biedaku, wyszlochała, zakrywając ręką oczy. Nigdzie nie pójdę. Rajter nie odważy się zadzierać z augustą, a ona będzie za mną świadczyć, jeśli przyjdzie co do czego. Niech się mama nie martwi na zapas. Powiedział otoczywszy matkę ramieniem. Będzie co Bóg da, westchnęła i dodała już spokojniej. Niedługo ojciec z Waleśką powinni wrócić. Spalił zośki, bo ojciec zawsze od porodów uciekał. Za ciężka to rzecz dla niego. Połóż się do tego czasu, caluśką noc nie spałeś? Tak też zrobię. Ledwo ułożył się na kozetce, żeby chwilę wypocząć, zapadł w mocny sen. Obudził go cichy śpiew dolatujący z sąsiedniej izby. Potarł ręką twarz i nasłuchiwał, jak miłka nuci kołysankę. Modre oczka, śpicie mi, niech dzień jasny wam się śni. Dopiero teraz dostrzegł młodszą siostrę, waleśkę, która obierała kartofle przy piecu. Wstałeś wreszcie, południe już. Miłka dawno się przebudziła tylko zakazała cię budzić. Karmi maluśką, jaka ona śliczniutka. Weźmiecie mnie na matkę chrzestną? Miłka się zgodziła, ale powiedziała, że to ty musisz zdecydować, bo Zośki chyba nie wybierzecie. Jest starsza od ciebie, a rodzice chrzestni według zwyczaju muszą być młodsi, bo jakby was zabrakło, kto się dzieckiem zajmie? A ja będę dla niej najlepszą matką chrzestną na świecie. Co powiesz, Jasiek? Mówiła prawie na jednym tchu przysiadłszy obok na ślumbanku. W jednej ręce trzymała na sztorc kozik, w drugiej na pół obranego kartofla. Miała ładną buzię, rumiane policzki i śmiejące się szare oczy. Jasne warkocze zwisały jej spod chustki. Lubił tę trzpiotkę najbardziej z sióstr. — Powiem, że łeb mi pęka od twojego paplania — ofuknął ją udawanie. — Jak będziesz tak trajkotać, wszystkich kawalerów wystraszysz i zostaniesz starą panną — – Gdzie Matula i ojciec? – Ojciec jeszcze u Zośki. Mama też do nich poszła, a ja byłam w kościele. – W kościele? – powtórzył zdziwiony. – Przecież dziś nie niedziela. Zakonnicą chcesz zostać? – Poszłam się pomodlić w podzięce za szczęśliwy poród i o zdrowie dla dzieciny. – To jak, Jasiek, weźmiesz mnie na chrzestną? – zrobiła proszącą Minkę. – Mam pieniądze na podarek od chrzestnej matki. Odłożyłam pięć marek z tych haftowanych obrusów, które wozimy na targ. <noise> Utrapieniec z ciebie! Pociągnął siostrę za warkocz i naraz wpadła mu do głowy pewna myśl. Niech ci będzie, ale jedną rzecz musisz dla mnie zrobić, jeśli chcesz zostać matką chrzestną. Powiedział jej co i jak. Waleśka tylko się zaśmiała. O <noise> jasik, Jasiek, wy to z miłką dobraliście się jak w korcu maku. <noise> Prosiła mnie o to samo. Idź do niej, baszcie, nosi. Żona leżała w czystej pościeli i świeżej koszuli. Na rękach trzymała dziecko w beciku. Wyglądała jak anioł ze świętego obrazka, taka biła z niej błogość. Janek, rzekła miękko, wyciągając do niego rękę. Jak się czujesz? Przysiadł na brzeg łóżka i przytulił miłkę. Strasznie się namęczyłaś. Trzydzieści godzin. Już o tym zapomniałam. Mam sobie taką moc, że mogłabym przerosić góry. <grych> Zobacz, jaka ona śliczna. Wsunęła z główki dziecka białą czapeczkę, żeby mógł się lepiej przyjrzeć. Jaka maleńka. Dobrze, że już mniej sina. Niech się zdrowo chowa. Chcesz ją podtrzymać? Nie, chyba nie. Jeszcze niechcący zrobię jej krzywdę. Wzbraniał się przestraszony. Nie bój się, weź! Ostrożnie wziął córeczkę na ręce, trzymał ją trochę sztywno, próbując określić swoje uczucia. Nie poczuł nagłego przepływu miłości, nic z tych rzeczy. Malutka nadal wydawała mu się dziwnie obca, lecz gdy tak patrzył na jej otwarte oczka, tyci nosek i usteczka, zrobiło mu się wstyd, że przez chwilę życzył śmierci własnemu dziecku. Jak ją nazwiemy? Dobra, miła, po tobie? Nie, Elżbieta po mojej mamie. To dobry znak, że urodziła się akurat na świętej Elżbiety. Jestem pewna, że moja mama i ojciec będą nad nią czuwać z nieba, a my możemy wołać na nią po warmińsku, Liska. Liska, powtórzył. Ładnie. To za dwie niedziele zrobimy chrzciny. Rozdział trzeci. W pierwszą niedzielę grudnia u Langerów wyprawiano chrzciny. Zaczął się już adwent, więc czas niestosowny do gromadnych biesiad. Za bardzo też nie było z czego takich urządzać. Pogoda również nie sprzyjała odwiedzinom krewnych z daleka. Z końcem listopada spadło tyle śniegu, że gościńce stały się nieprzejezdne, nie było mowy, żeby w tej sytuacji mogli dotrzeć z Gietrzwałdu bracia Miłki, nad czym ubolewała. Jan poprosił w kumę Stacha Zośki, choć nie przepadał za szwagrem, wolał, aby to Joachim trzymał dziecko do chrztu, lecz brat, odkąd wyjechał, wciąż nie dał znaku życia. Po uroczystości w kościele rodzina i bliżsi sąsiedzi zebrali się w paradnej izbie. Stół, łączony z kilku mniejszych, przykryły śnieżno-białe obrusy i świąteczna zastawa. Siadajcie, mili goście, czym chata bogata? Miłka ubrana w warmiński strój, niebieską spódnicę, serdak i białą koszulę z bufiastymi rękawami pełniła dziś funkcję gospodyni. Witała się z każdym, zapraszała do stołu. U langerów poszczono przez cały adwent, więc obiad także był postny. Zupa rybna, solone śledzie z kartoflami, kapusta z grochem i pieczone ryby. Jan powiódł wzrokiem po przybyłych. Honorowe miejsce przy stole, zwyczajowo należące do ojca, dziś zajmował ksiądz Wojciech. Młody wikary przybył przed miesiącem do parafii na czasowe zastępstwo za ich proboszcza. Obok księdza siedzieli rodzice Jana, dalej Augusta, ciotka Fynka, agata i sąsiedzi. Po drugiej stronie stołu królowała Zośka. W młodości, nawet urodziwa, roztyła się po trójce dzieci. Jan przesunął spojrzenie na Staśka, który rozsiadł się obok żony. Też dostał brzucha. Nie tyle od dostatku, choć stachom uprawiającym 40 morgów powodziło się lepiej niż większości pomniejszych gospodarzy, ile bardziej od piwa, gdyż raczył się nim ponad miarę. Na końcu stołu gnieździła się trójka podrostków, siostrzeńców Jana, Kasia, Joanka oraz starszy od sióstr nad wiek wyrośnięty czternastoletni Kuba. Zaś na samym rogu ulokowała się Waleśka, wystrojona w czerwony warmiński strój. Zajęła najbardziej skrajne miejsce, żeby mieć jak najbliżej do kołyski. Przesunęła ją do siebie i bardziej skupiała się na zabawianiu liski niż na obiedzie. Tak na liskę ślepami strzyżesz, że jeszcze ją zauroczysz, odezwał się grubym głosem ponad sześćdziesięcioletni Jakub Langer, głowa rodziny. Chudy, wysoki, lekko przygarbiony i zupełnie siwy, miał spracowane ręce i mocno pobrużdżoną twarz, lecz wciąż znać było po nim energię. Inaczej niż Zinkę, której śmierć kolejnych dzieci odbierała siły i chęć do życia, Jakuba nieszczęścia utwardzały, wzmacniając i tak już twardy charakter. Bratową zastąp, żeby mogła wreszcie zjeść. <grym> Nie za urocze. Zawiązałam czerwoną wstążeczkę na kołysce, odparła rezolutnie Waleśka, wskazując na ozdobę przy drewnianej kobelce. Od razu też podniosła się, żeby spełnić polecenie ojca, gdyż Jakub Langer mówił do dzieci tylko raz. Miłka przygładziła schludnie zaczesane włosy zebrane w węzeł na karku, usiadła obok jana i zabrała się do jedzenia. Ksiądz miał zacięcie polityczne, więc rozmowa przy stole prędko zeszła na tematy plebiscytowe. Trzeba przyłączyć te ziemie do Polski. To jest teraz najważniejsze, mówił patrząc po wszystkich. Na niego też patrzono z uwagą, gdyż mimo młodego wieku odznaczał się nie lada rozumem. Niemieckie juchy przed żadną podłością się nie cofną, żeby nas oszukać na głosowaniu. Wycedził przez zęby Jakub, uderzając lekko pięścią w stół. Takie cholery zajadłe. Zimą niemieckie wojska wyjdą z Prus. Do Olsztyna przyjedzie Międzynarodowa Komisja Sojusznicza, żeby nie dopuszczać do nieuczciwości. Trzeba wierzyć, że przyniesie to skutek. Wikary starał się łagodzić rozdrażnienie gospodarza. Wojsko wyjdzie, ale urzędnicy zostaną, sarknął Jakub. A oni ciągle rozpowiadają, że Polska to kraj barbarzyńców, rabusiów. Bolszewikami straszą i namawiają, żeby się trzymać pruskiej ojczyzny, dobrobytem mamią, a ludzie temu wierzą. Prawdziwych Polaków nie złamią, możemy biedne, ale nie głupie. Wierzą, bo dla wielu całkiem obca ta Polska wtrąciła swoje fenka. A tutaj. W Ostprusen wszystko swojskie. Hmm. Ale mnie nie jest obca, odrzekł Jakub, łypnąwszy na nią groźnie. Bóg mnie stworzył Polakiem i katolikiem. I Polakiem i katolikiem umrę, choćbym miał dziś zemrzeć. Żadne niemieckie zastraszania tego nie zmienią. Godna uznania wasza postawa, gospodarzu, ale tak po prawdzie to nikt nie chce plebiscytu, zauważył ksiądz Wojciech, oddzielając ości od ryby. Waleśka dołożyła mu drugi kawałek. Podziękował skinieniem głowy oraz uśmiechem i ciągnął swą myśl. Ani Niemcy, bo kwestionuje to ich prawa do tej ziemi, ani Polacy, bo wiedzą, że sprawa dla Polski przegrana. Najlepiej byłoby przesunąć głosowanie o rok, żebyśmy więcej mieli czasu ludzi przekonać do Polski – by nie dawali wiary niemieckiej propagandzie. O cóż, więc mamy się starać, skoro sprawa będzie dla nas przegrana, zdziwił się Jakub. Żeby budzić polską świadomość w Warmiakach, żeby Niemcy wiedzieli, że nie żyją tutaj sami i muszą się liczyć z naszymi prawami, tłumaczył kapłan. Choćby z prawem do zakładania polskich szkół. Nie możemy dłużej pozwalać na dalszą germanizację. Ufam, że nim nasza mała warmiaczka Elżbieta Podrośnie pójdzie już do polskiej szkoły. Spojrzał na maleństwo w bieli. Rozmowa o plebiscycie trwała jeszcze trochę. Znudzony Stanisław prawie się nie odzywał. Polityka niespecjalnie go interesowała. Jeśli już to wyłącznie w zakresie konkretnych korzyści, jakie mógł z niej odnieść. Inaczej szkoda mu było marnować czas. Wszak czas to pieniądz. Najchętniej pożegnałby księdza i tę zielarkę, która cała w czerni siedziała ponura jak burza gradowa Wolał pograć z Jaśkiem i teściem w karty Może coś wypić W adwent raczej nie piło się alkoholu, ale to przecież chrzciny Liczył więc po cichu, że teść postawi na stół flaszkę wina, kiedy goście już pójdą, zamiast w kółko dużyć o plebiscycie żeby więc prędzej rzecz sfinalizować, zasugerował delikatnie zakończenie oficjalnej części uroczystości. Obiad prawie zjedzony, a smaczny był bardzo, więc najwyższa pora na podarki od chrzestnego dziesięć marek. Wyjął z kieszeni surduta pieniądze i ostentacyjnie włożył prezent do kołyski. Trochę mu było żal tych marek, ale chciał zobaczyć, jak pozostali zareagują na taką hojność. Bo tego, że nikt go nie przebije, był niemal pewien. Jan skrzywił się, nieznacznie, widząc napuszoną minę szwagra. Stasiek miał z ojcowizny ponad trzydzieści morgów, Zośka dołożyła pięć. Z wojny się wywinął, bo jedyny żywiciel rodziny. Za wojenne zniszczenia wziął więcej pieniędzy, niż mu się faktycznie należało, gdyż celowo sam porobił po obejściu trochę szkód. Opłacił fałszywych świadków, żeby zeznali przed urzędnikami na jego korzyść. Posunąwszy się do szachrajstwa, zagarnął niezłą sumkę nienależnego mu odszkodowania. Puszył się później jak paw, że taki był sprytny i zgrywał panisko. Powiedziałby do słuchu bucowi, co o nim sądzi, i wetknął z powrotem te dziesięć marek w kieszeń, nie chciał jednak psuć atmosfery. W spojrzeniu Miłki również widział takową prośbę, więc przemilczał sprawę. W zamian dyskretnie zagadnął Waleśkę. Włożyłaś do pudełka, o co prosiłem? Włożyłam. Widzisz, jaki ze stacha nadęty indor? Szepnęła. Nic nie mów. Warknął ledwo słyszalnie. Waleśka sięgnęła z ławy tekturowe pudełko w kształcie książki, które przywiozła z miasta. Umieściła w nim symbole, jakie zwykle rodzice chrzestni ofiarowywali dziecku. Przykucnęła przy chrześnicy, wyjmowała z pudełka po kolei przedmioty i kładła je na beciku, mówiąc przy tym czułym głosem Masz ode mnie, ptaszyno, medalik, żeby Matka Boska miała cię zawsze w opiece. Gałązkę mirty, żebyś zawsze wierzyła. Kawalątek chleba, żebyś nigdy nie zaznała głodu. Grosik, żebyś nigdy nie zaznała biedy. Masz igłę, żebyś była pracowita? Masz też stalówkę, żebyś była mądra? Na końcu wyjęła przedmiot, który umieściła w pudełku na prośbę brata i bratowej. Co ty, Waleśka, zwyczajów nie znasz? Prychnęła Zośka. Stalówki daje się tylko chłopcom, żeby byli mądrzy. Dziewczynie wystarczy igła. Nie wystarczy, odrzekł Jan. Mądrość i nauka nie są zarezerwowane tylko dla chłopców. Masz córki, Zośka, powinnaś to rozumieć. Przecież ja im nauki nie żałuję. Uczę pracowitości, jak gospodarstwo prowadzić, jak ogród pielęgnować, len, gręplować, prząść i wszystkiego, co sama potrafię, żeby kiedy pójdą za mąż, umiały gospodarować na swoim. A od mądrego gospodarowania i pracowitości przybywa majątku, wyłuszczyła swoją teorię siostra. A my z Janem chcielibyśmy uczyć Liskę, powiedziała Miłka. Żeby poszła wyżej niż tylko do powszechnej szkoły. Może zostanie kiedyś nauczycielką? <noise> Jeszcze z kołyski nie wyrosła i już nauczycielkę chcą z niej zrobić. <noise> Jakub cmoknął. Jednego nauczyciela w rodzinie mamy po świecie tylko by fruwał, a do chałupy wracać mu nieśpieszno. <noise> Prawda, a gdzież wasz Joachim? zagadnął któryś z sąsiadów. A kto go tam wie, gdzie on teraz? Jakub Langer wzruszył ramionami. Gest był bardziej bezradny niż obojętny. Jemu, podobnie jak żonie, również brakowało starszego syna. Choć się do tego nie przyznawał, czekał, kiedy Joachimek, jak o nim czule myślał, wreszcie na dobre wróci do domu. Był bardzo dumny z uczonego syna, tylko nie nawykł do głośnego chwalenia dzieci. Chętnie poznam kolejnego z Langerów – Wikary się uśmiechnął. Może zdążę, póki tu jestem. A długo ksiądz w naszej parafii zostanie? Zagadnęła Fynka. Chciałbym jak najdłużej, ale to nie zależy ode mnie. Jestem tu do powrotu proboszcza Langkau. Na Trzech Króli powinien wrócić do parafii. Wtedy się okaże, czy zostanę pośród was, czy przeniosą mnie w inne miejsce. A to skromny datek na przyszłe kształcenie Elżbiety. Wyjął z kieszeni kopertę i włożył ją do kołyski. Pozostali także kładli kto ile mógł. Przy stole toczyły się różne rozmowy. Kobiety omawiały przygotowania do zbliżających się godów. Mężczyźni znów mówili o plebiscycie. Zinkę obchodziło jednak zupełnie co innego. Wciąż nie mogła zapomnieć o groźbach Reitera. Nie pojawił się u nich od tamtego razu. Żandarma też nie nasłał. Mimo to obawa jej nie opuszczała. Nie przeżyłaby, gdyby Janka wsadzili za kratki, żeby zyskać pokrzepienie zagadnęła zielarkę. Jak myślicie, Augusto, rajter nie będzie szukał zemsty na moim janku. Po złości gotów go do więzienia wsadzić, żeby młopinie między ludźmi popsuć. A co ja wróżka? Fuknęła tamto opryskliwie. Nie miała nic do poczciwej i wyraźnie zgnębionej zinki, ale była rozdrażniona. Odkąd przyszła tu w gości, czuła w izbie dziwny sfond spalenizny. Nie chodziło o ogień pod kuchnią, ale o coś, czego nikt inny oprócz niej chyba nie wyczuwał. Inaczej wszyscy od razu podnieśliby larum. Skąd więc ten sfond miałby się łączyć z tamtą wizją? Dumała. Jeśli tak, co mogłoby to oznaczać i kogo dotyczyć? Kim byli tam ci ludzie? Starała się przypomnieć sobie nieostre twarze mamideł, nie potrafiła ich rozpoznać, więc ogarniała ją coraz większa złość. Widząc jednak zafrasowaną minę Jakubowej, zmitygowała się trochę i dodała spokojniej. Nie martwcie się, rajterowi, nie w głowie teraz. Ciąganie dla polityki uczciwych ludzi po sądach. Dzieciak im mocno zachorował od tamtej zimnicy, więc pewnie stary się połapał, że źle zrobił zostawiając go w lesie. Wzywali do malca doktora z samego Olsztyna. Franc delikatnego zdrowia mógł umrzeć, ale już ponoć lepiej. Chwalić Boga, że lepiej. Niemiec, bo Niemiec. Zawsze szkoda, dzieciaczka. Niczemu nie winien, że ojciec taki nieludzki, ale skoro mówicie, że rajter Janka po sądach nie będzie ciągać, od razu lżej mi się robi na duszy. Odsepnęła z ulgą i dodała raźniej. Prawie nic nie jedliście, Augusto. Nie smakuje wam? Zębem nie bolą. Skłamała na poczekaniu, znów bardziej zajęta własnymi myślami, niż słuchaniem paplania zośki, u której sąsiadki najpierw zejdą się baby po godach na darcie pierza, albo od której pożyczyć gąsiora, żeby w lutym gęsi znosiły dobre jajka. Auguścia naraz zrobiło się gorąco, duszno, musiała stąd czym prędzej wyjść. Na mnie pora, oświadczyła. Już chcecie iść? Zdziwiła się Zinka. Przed ciemnym Janek zaprzęgnie, żeby gości rozwieść, to i was zawiezie. Posiedźcie jeszcze, żeby przez śnieg nie iść tak daleko. Śnieg mi nie straszny, szybciej myśli przewietrza na mrozie. Mam sprawę po sąsiedzku. Augusta pożegnała się ogólnie, włożyła szynel, czapę i tak prędko uciekła na podwórze, że Zinka ledwo zdążyła jej wcisnąć w progu zwyczajowy pożegnalny gościniec. Dziwactwa zielarki były powszechnie znane, więc nikt się specjalnie nie dziwił jej nagłemu odejściu. Wkrótce potem Miłka dostrzegła przez okno zbliżające się sanie, nachyliła się ku mężowi. Janek, ktoś to nas jedzie? Może to któryś z moich braci? Odezwała się z nadzieją. Pójdę zobaczyć. Wstała od stołu. Zaczynało powoli zmierzchać, to też nie mógł jeszcze nikogo rozpoznać, choć wytężał wzrok stojąc przed domem. Kurniawa wzniecana przez końskie kopyta zasłaniała widok, lecz zdawało mu się, że dostrzega w saniach jakąś kobietę. Hasający po podwórzu burek zaczął ujadać. Jakub też wyszedł przed chałupę. Na swojego by tak nie szczekał, rzekł. Pogładził psa, uciszył i dodał z niechęcią w głosie. A na czego tu szuka? Ojciec poznaje kto to? Truda rajterowa, chyba z najstarszym synem. A matka myślała, że to Joachim wynajął sanie i do domu wraca. Nie będę widać niemki w mojej chałupie. – Wywiedz się, czego chce i niech wraca, skąd przyjechała – polecił, cofając się do chaty. Po chwili dwukonny zaprzęg zatrzymał się przed furtką. Sanie były nowe, wymoszczone baranicami, gniade konie dobrze utrzymana, a żona rajtera ubrana po pańsku. Miała na sobie futrzaną czapę, futro z lisich skórek i skórkowe rękawiczki. Żadna z kobiet w okolicy nie nosiła się tak bogato jak ona. Guten Tag, panie Langer, przywitała się oficjalnie, nie wysiadając z sań. Młody rajter, posępny, dobrze zbudowany na oko latek, tylko skinął głową na powitanie i patrzył gdzieś przed siebie. Przyjechaliście straszyć mnie sądem? Zapytał po niemiecku Jan. Próżny trud, nie boję się waszych gruźb. Sądem? powtórzyła. Zdziwienie na jej postarzałej już twarzy wyglądało na szczere. Wiem, panie Langer, że wiele nas różni, ale żyjemy we wspólnym domu. Zatoczyła ręką u półkole. Ermland ist unser Heimat. Nasza ojczyzna. Twardo wymówiła polskie słowo i ciągnęła po niemiecku. Musimy jakoś ze sobą żyć. Przyjechałam podziękować, żeście się zajęli Francem. Trochę nam później chorował. Doktor powiedział, że źle by się to skończyło, gdyby dłużej został na zimnie. Takie metody owszem hartują, lecz Franc jest delikatniejszego zdrowia niż jego starsi bracia. Herman zwróciła się do syna. Chłopak zeskoczył z sań, wyjął z nich wypchany po brzegi duży wiklinowy kosz i postawił przed Janem, mówiąc krótko: bite. Trochę wędliny, sera, prawdziwa kawa i jeszcze kilka różności. Podziękowanie za waszą pomoc, wyjaśniła rejterowa. Nie potrzeba mi żadnych podziękowań. Weźcie, ze szczerej wdzięczności daję, nalegała. Na mnie ubędzie, a wam się nie przelewa. Z tego co wiem, urodziło wam się dziecko. Słyszałam, że dziewczynka. dodała miękko. Truda przy każdej ciąży marzyła o córeczce, ale niestety pragnienie się nie spełniło. Kochała synów, lecz tęsknota za dziewczynką, którą mogłaby stroić w sukieneczki i pleści jej warkoczyki, wciąż w niej tkwiła. Jak jej daliście na imię? Elżbieta. Liska. Elisabeth. Ładnie. Powiedziała z uśmiechem i już miała na końcu języka pytanie, czy może zobaczyć maleństwo. Widząc jednak niechętną minę młodego Langera, powstrzymała się z prośbą. W zamian sięgnęła do portfela, mówiąc przy tym Przyda się trochę, Marek. Niczego od was nie wezmę, przerwał jej stanowczo Jan. Waszemu synowi pomogłem, bo mi było żal dzieciaka, a to dajcie komuś, kto bardziej potrzebuje. Włożył z powrotem koszek do sań. A jeśli naprawdę chcecie podziękować, powiedzcie swojemu mężowi, żeby nie napuszczał bandytów z kijami na ludzi po wioskach. Niech w plebiscycie walka będzie równa i uczciwa. Ja się do polityki nie mieszam. Odparła, unosząc przed sobą ręce. No cóż, miałam dobre intencje. Nie chcecie przyjąć podarków trudno, nalegać nie będę, ale wdzięczności zachowam. Zawracaj, Herman. Jan chwilę patrzył za oddalającymi się saniami i biegnącym za nimi burgiem. Jakub znów wyjrzał z chaty i stanął obok syna. Słyszał ojciec, z czym przyjechali? Słyszałem, dobrze zrobiłeś. Poklepał Jana po plecach. Trochę mi śmierdzą te jej dobre intencje. Nie wierzę niemcom za grosz. Oni jak nie kijem, to na albo oszustwem chcą ludzi brać. Ale nas nie złamią, psie juchy. Może szpiegować tu przyjechali. Może, temu Hermanowi dziwnie z oczu patrzyło. Trzeba burka na noc wypuszczać i bardziej pilnować obejścia. Niechby Joachim wreszcie przyjechał, byłoby nas więcej do obrony. Tylko jak my się wtedy pomieścimy w tej małej chałupie? Pomieściliśmy się w dziesięcioro, to i w siedmioro damy radę. Wy swoją izbę macie. Waleśka zostanie z nami w przykuchennej, a Joachim będzie spał w paradnej, nim swojej chałupy nie postawisz. Samojciec wie, jak trudno dostać pozwolenie, żeby chałupę postawić. Swoim Niemcy dają od ręki, tylko nam robią podgórkę. I za co ją postawię? Przecież wszystko, co uda się odłożyć, zżerają podatki, I jeszcze ten roczny za grunt, co trzeba w kwietniu płacić, i tak rok w rok. Podatki w pierwszej kolejności móc płacić, bo Niemcy sami wydrą z gardła, jeszcze więcej niż należne. Kiedy na czas pieniędzy nie dostaną, a chałupę z czasem postawisz, pozwolenie dostaniesz. Po plebistycie może się dużo odmienić na naszą korzyść. A ty młody jesteś, wszystko przed tobą. Podatkiem za grunt też się nie martw. Jak mam się nie martwić, kiedy termin mija za parę miesięcy? Skąd do kwietnia weźmiemy jeszcze dwieście marek? Sprzedać też prawie nie ma już czego. W lesie teraz mniej pracy, żebym mógł zarobić. Do miasta na zarobek nie pójdę, bo i tam nie ma zajęcia. Może Joachim jakiś grosz przywiezie. Nie ma go więcej jak pół roku. Przywiezie albo nie przywiezie. Jan wzruszył ramionami. Chyba, że pojadę do Niemiec, popracuję przez zimę i wiosną wrócę. Dużo od nas po żniwach pojechało, teraz i tak nie ma roboty w polu. Nigdzie nie pojedziesz. Zawsze jakoś dawaliśmy sobie radę ze spłatą, to i teraz damy. Zapłacę ile zbierzemy, a na resztę wystąpię w urzędzie o przesunięcie terminu. Przed świętami pojedziemy do Olsztyna na jarmark, to przy okazji wstąpię do ratusza. A jeśli się nie zgodzą, wtedy w ostateczności spróbuję pożyczyć od ciotki Gertrudy. Już raz nas poratowała. Może poratuje i drugi. A na chałupę wybrałem ci najlepsze miejsce przy zagajniku. Wskazał ręką nieodległe wzniesienie, skąd roztaczał się wyjątkowo ładny widok na jezioro. Na przyszły rok zaczniemy zwozić glinę i wypalać cegły, bo z cegieł ją postawimy, żeby ogień jej się nie imał. Jeszcze twoim wnukom będzie służyć. Tylko no, najpierw niech ten plebiscyt przejdzie. I to jest wasze przekleństwo, Langerowie. Usłyszeli za plecami burkliwy głos Augusty, a przecież już z godzinę temu od nich wyszła. Co wy tu robicie, Augusto? spytał zdziwiony Jakub. Uważał zielarkę za dziwaczkę, ale podobnie jak inni, czuł przed nią pewien respekt. I o jakim przekleństwie mówicie? A o takim, że u was niezdrowy rozsądek bierze górę tylko ideały. Albo coś jest dla was czarne, albo białe, albo wasza racja, albo żadna. Kto nie z wami ten przeciw wam? Nic po środku. Dlatego mówię, że ta wasza zaciętość i w kochaniu i w nienawidzeniu jest jak przekleństwo, które może na was ściągnąć nieszczęście. To wasza klątwa. Ee, gadanie! Żachnął się stary. Uwaga, Augusty, trochę go ubodła. Ja nikomu krzywdę nie robię. Uczciwie żyje, a swoje zasady każdy musi mieć, żeby porządek był na świecie. Porządek na świecie, Langer, bierze się od tego, żeby umieć żyć z ludźmi, zwłaszcza tymi, co mówią innym językiem i myślą inaczej niż wy. Odparła stanowczo. Jak Niemcy wygrają w plebiscycie, wasze pole będzie rodzić niemieckie ziarno, czy takie samo jak teraz, ha? Krowy będą dawać niemieckie mleko, czy też takie, jak teraz dają, białe i tłuste? Dlatego uważajcie, abyście mieli w co zasiać ziarno na przyszłe lata, gdyż ta wasza zawziętość może stać się waszym przekleństwem. A wróciłam, bo zapomniałam dać podarek waszej listce. Zmyśliła na poczekaniu powód, dla którego zjawiła się tu znowu i wręczyła Janowi kopertę z kilkoma markami. Nie dawały jej spokoju tamte upiorne obrazy i uff, nieznośny sfond spalenizny, nadal przez nią wyczuwany, więc postanowiła zajrzeć cichcem do langerów stodoły i krówni, by spróbować odgadnąć znaczenie wizji. Kiedy nadjechała rajterowa, przyczaiła się za stodołą i zaczekała, aż truda odjedzie. Bóg wam zapłać za podarek, odrzekł młodszy z langerów. Zajdźcie jeszcze do nas, Augusto, potem was odwiozę, zaraz zrobi się ciemno. Mnie ciemność straszna. Zakręciła się napięcie i prędko pomaszerowała przed siebie. Przez całą drogę nadal czuła swąd ognia, chociaż nic się przecież nie paliło. Ojciec z synem stali jeszcze przed chatą, myśląc o tym, co powiedziała. Przekleństwo klątwa, Heh. powtórzył z przekąsem Jakub. Plecie baba, co jej ślina na język przyniesie. Nie bierz tego do głowy. Nie zamierzam, odrzekł Jan, choć już wcześniej zakiełkowało w nim ziarno niepokoju. Co będzie z nimi, z ich ziemią, jeśli wygrają Niemcy? Gdy wygrają. Poprawił się w myślach. Zaraz też znalazł pocieszenie w tym, co powiedziała Augusta. Jeśli miłość jest przekleństwem, czy też klątwą, mógł być przeklęty, byle nigdy nie zgasło to, co połączyło go z miłką.